Wielkimi krokami nadchodzi koniec kadencji suwalskiego samorządu. Ostatnie niemal cztery lata radni spędzili dość pracowicie podczas pierwszego posiedzenia Rady Siódmej kadencji, które odbyło się 1 grudnia 2014 roku wybrano przewodniczącą tego gremium. Została nią Mariola Szczepiń, dzisiaj już w Radzie nieobecna. Tego samego dnia rezygnację z mandatu złożył Czesław Frankiewicz, który został wybrany na prezydenta miasta. Druga sesja odbyła się kilka dni później i już wtedy nastąpił była pierwsza zmiana personalna w Radzie. W miejsce Czesława Renkiewicza do Rady wszedł Kamil Lauryn. Na przestrzeni czterech lat kilku radnych złożyło mandaty i w ich miejsce weszli koledzy z tych samych komitetów wyborczych. Ostatnia rezygnacja z mandatu wpłynęła pod koniec czerwca bieżącego roku. Złożył ją Grzegorz Gorlo. Ponieważ na sześć miesięcy przed upływem kadencji nie wydaje się postanowienia o uzupełnieniu rady, nikt go nie zastąpił i aktualna rada składa się z 22 osób. Do lipca 2020 2018 roku radni odbyli 47 sesji, a przed nimi jeszcze 3. Do tej pory podjęli niemal 600 uchwał. Wśród radnych są tacy, którzy podczas kończącej się niebawem kadencji nie opuścili ani jednego posiedzenia Rady. Ci najpilniejsi to Tadeusz Czerwiecki, Zbigniew Demeser, Jacek Juszkiewicz, Bożena Maria Kamińska, Karol Korneluk. Andrzej Łuczaj, Wojciech Malesiński, Józef Murawko, Sławomir Szeszko i aktualny szef rady Zdzisław Przełomiec. Ale do obowiązków radnego należy nie tylko uczestniczenie w sesjach. Na każdym z subalskich rajców ciąży obowiązek pracy w dwóch stałych komisjach. Obowiązków więc jest więcej niż mogłoby się zdawać, szczególnie że jednym z nich są również spotkania z mieszkańcami miasta. Każdy z rajców karnie stawiał się na wyznaczone dyżury i przyjmował wyborców. Nierzadko owoc tych spotkań były składane przez rajców zapytania i interpelacje. Najwięcej interpelacji złożyli Karol Korneluk, Anna Ruszewska, Zbigniew Demezer, Andrzej Łuczaj, Józef Murawko, Zlisław Przełomiec, Irena Schabieńska i Jacek Juszkiewicz. Radni, podobnie jak wszyscy mieszkańcy, mają prawo do inicjatywy uchwałodawczej. Podczas siódmej kadencji skorzystali z tego prawa dwukrotnie. Pierwsza z inicjatyw dotyczyła wzniesienia pomnika ofiar Obławy Augustowskiej. Podpisało się pod 18 radnych. Druga, stosunkowo świeża, dotyczyła tzw. uchwał alkoholowych, w tym tej zwanej w mieście prohibicyjną. Pod inicjatywą podpisało się 7 rajców. Jak poinformowało nas biuro Rady Miejskiej żadna z 592 dotychczasowych uchwał nie została przyjęta przez tak zwaną aklamację. Żaden z projektów uchwał nie został również odrzucony. Z kalendarza wyborczego wynika, że wybory samorządowe 2018 mogą odbyć się w jednym z trzech terminów. W niedzielę 21 października, 28 października lub 4 listopada. Dokładna data zostanie ogłoszona w ciągu miesiąca, poznamy ją zatem nie później niż 16 sierpnia. Ci, którzy w jesiennych wyborach odniosą sukces, będą sprawować swoje obowiązki dłużej niż było to dotąd. Kadencja samorządowa od 2018 roku trwać bowiem będzie nie 4, a 5 lat.